No ja się zdecydowanie nie dziwię, że Alex Garland zdecydował się zrobić sobie przerwę na czas nieokreślony od kręcenia filmów, nawet jeżeli ma na myśli reżyserowanie filmów, a nie pisanie scenariuszy. Co dalej będzie robił, przynajmniej tak utrzymuje, że jego słowa zostały trochę tutaj przeinaczone, a wydźwięk wypowiedzi był zupełnie inny, że to nie jest tak, że wycofuje się z przemysłu filmowego. Nie dziwię się zupełnie, nie zdziwiłabym się, gdyby wycofał się nawet na trochę z przemysłu filmowego, bo taki film, jaki powstał teraz, potrafi straumatyzować widza, a co dopiero twórcę, który żył z tym materiałem źródłowym od dłuższego czasu, a ten materiał źródłowy żył w nim, bo Civil War działa przede wszystkim emocjami, nie fabułą, a tym, jak te emocje są prezentowane. A prezentowane są właściwie na każdej płaszczyźnie, bo Civil War świetnie operuje obrazem, dźwiękiem, ciszą i przede wszystkim chaosem. Dlatego ten materiał będzie w dużej mierze o emocjach, jakie wywołał u mnie ten film i jak te emocje są realizowane, jakie środki Alex Garland wykorzystuje, żeby wywołać te emocje u widza takiego jak ja, który wyszedł z kina straumatyzowany po tym seansie, bo muszę przyznać, że naprawdę Civil War zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie również dzięki temu, że jest taki niejednoznaczny, nie obstaje przy jakiejś ze stron, a imituje nawet nie tyle co pracę fotoreporterów, a w ogóle miałam wrażenie, że imituje pracę aparatu fotograficznego właśnie tymi środkami i jakimi wywołuje emocje. I o tym chciałabym porozmawiać, bo biorę dzisiaj na warsztat nowy film Alexa Garlanda. Jeszcze raz powtórzę, pod tytułem Civil War. No i ja mam na imię Ola, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. I właśnie będę się koncentrować tutaj głównie na tych emocjach. Bo jeżeli chodzi o fabułę filmu Civil War, to można mieć dysonans, to można mieć mieszane odczucia, ale wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odebrałam, że ten chaos fabularny jest tutaj w pełni uzasadniony i do tego również chciałabym się odnieść. Ale zanim w ogóle do tego przejdę, to chciałabym rozpocząć ten materiał dość niestandardowo, bo od moich przeżyć kinowych, przeżyć w związku z zakończeniem tej produkcji i nie będzie tutaj spoilerów, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że ten film kończy się nagle, kończy się w punkcie, który nie daje w ogóle oczyszczenia, kończy się, nie daje w ogóle czasu na przetrawienie tego, co zobaczyliśmy na ekranie, tego, co właśnie się rozegrało, tej eskalacji tych emocji, tego napięcia, które nie znajduje żadnego ujścia i po prostu pojawiają się napisy końcowe i ja przez krótką chwilę jeszcze siedziałam w fotelu kinowym i nie mogłam się w sobie zebrać, żeby wyjść z kina, bo to zostało tak nagle urwane i niczego nie przetrawiliśmy i dopiero później można sobie to przeprocesować i przeprocesowałam sobie pewnie to w znacznie szybszy sposób, gdyby nie to, że wyszłam sobie z kina, podreptałam tam kilka kroków, dotarłam do przejścia dla pieszych i co? I usłyszałam huk petardy, więc jeszcze bardziej ta trauma została wzmocniona i ten człowiek powinien dostać mandat i chyba w ogóle powinno się dostawać mandaty za strzelanie petardami w przestrzeni publicznej. No ale dobrze, dzisiaj się już wyzbyłam tych mini zawałów, więc mogę porozmawiać o tym filmie i chciałabym zwrócić uwagę właśnie na tę sferę fabularną, bo właściwie jak zaczniecie to oglądać i zostaną przedstawieni bohaterowie, to w dość prosty sposób można przewidzieć, do czego to wszystko zmierza. Tak jest zbudowana atmosfera tej produkcji, tak jest zbudowany nastrój i nie pomylicie się. Wydaje mi się, że z dość dużym przekonaniem, z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, co się zadzieje w finałowych scenach. I moim zdaniem nie ma w tym absolutnie niczego złego i może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale uważam, że gdyby bohaterowie byli zniuansowani bardziej, gdybyśmy w znacznie większym stopniu znali ich backstory, ich tło, co ich ukształtowało, gdyby zrobiło się z tego kino psychologiczne i gdyby przede wszystkim było więcej zaskoczeń na poziomie fabularnym w związku z tymi bohaterami, bo te zaskoczenia są, tylko dotyczą wydarzeń pobocznych, tej drogi do Waszyngtonu i gdyby te zaskoczenia jeszcze były na tym poziomie, to wydaje mi się, że film
raz, że nie dźwignąłby tych wszystkich emocji, bo jest ich tutaj cała masa i tak, nagromadzenie, cały czas napięcie na bardzo, bardzo wysokim poziomie, napięcie, które w ogóle nie znajduje potem ujścia, tak jak wcześniej wspominałam. I druga sprawa, moim zdaniem ważniejsza, że zgubiłoby się sedno tej produkcji, kim w ogóle są ci fotoreporterzy, reporterzy i pisarz, którzy znaleźli się w samochodzie w drodze do Waszyngtonu. I ja na to pytanie postaram się tutaj odpowiedzieć, przykładając szkiełko, dosłownie szkiełko, bo oni też takim szkiełkiem tutaj są. I postaram się również odpowiedzieć na pytanie, czy my tych zaskoczeń na poziomie fabularnym, jeżeli chodzi o bohaterów, w ogóle potrzebujemy. No ale najpierw kilka słów wstępu z kronikarskiego obowiązku, bo oto Civil War zabiera nas do Stanów już nie tak bardzo zjednoczonych, do Stanów trochę science fiction, jak to lubi Alex Garland, bo jak sobie spojrzymy na te koalicje, na to kto z kim, że Texas z Kalifornią, no to trochę się tutaj robi science fiction. No ale właśnie, widzimy, że mamy bardzo dziwne koalicje, bardzo dziwne połączenia, jakieś siły zachodnie i ogólnie to jest powiedziane na samym początku, kto z kim i dlaczego. Nawet może nie dlaczego, ale kto z kim. Później raczej rzadko jest to podkreślane. I to moim zdaniem jest bardzo celowe, biorąc pod uwagę kolejne wydarzenia, które rozgrywają się w tej produkcji, na tej drodze do Waszyngtonu, bo wychodzi na to, że po prostu wszyscy do siebie strzelają. Nikt nie pyta, a jak pyta, to tylko, żeby po prostu zapytać i nikogo nie obchodzi, za kim się jest, skąd się jest. Po prostu jest jeden wielki chaos. I właśnie te króciutkie informacje wstępne i to na poły science fiction zaprezentowanie Stanów już nie tak zjednoczonych pokazuje, że nikogo tutaj tak naprawdę nic nie obchodzi. Chaos jest wszechogarniający. I moim zdaniem to jest najważniejsze właśnie w tej produkcji na poziomie stricte fabularnym. I w tej naszej podróży filmowej towarzyszymy czwórce reporterów, dwójce fotoreporterek i jednemu dziennikarzowi reporterowi i jednemu pisarzowi w drodze do Waszyngtonu, gdzie mają przeprowadzić i zrobić zdjęcia ostatni wywiad z prezydentem i właśnie zrobić zdjęcia temu prezydentowi. Prezydentowi, który bardzo rzadko pojawia się na ekranie w filmie Civil War. I będzie to trudna podróż, długa podróż i podróż absurdalna na samym początku, można by odnieść wrażenie, bowiem z przodu na przednich siedzeniach zasiądą Lee i Joel. Ona jest fotoreporterką, on jest dziennikarzem, natomiast z tyłu, jak to Lee słusznie stwierdziła, znajdzie się miejsce dla domu starców, domu seniora i przedszkola. I to są pasażerowie na gapę, można powiedzieć, bo nie miało ich być w tej podróży. Sam został zaproszony przez Lee, no po prostu kurtuazyjnie. Joel nie potrafił odmówić, bo wtedy został postawiony właśnie w sytuacji złego gliny, zresztą sam to zauważam, natomiast w odwecie, trochę można powiedzieć, Joel zaprosił na pokład Jessie. Jessie, która ma dziennikarskie mleko pod nosem i w sumie to jest w wieku, w którym Lee dawno, dawno temu zaczynała, nic nie wie o wojnie, a chce być korespondentką wojenną. Jak widzicie taką zgraję nieparszywą na ekranie, no to łatwo można się domyślić, do czego to wszystko prowadzi i jeżeli coś pójdzie nie tak, to kto tutaj będzie ofiarą albo kto będzie powiązany z tą tragedią. Więc jeżeli chodzi o taki aspekt nieprzewidywalności, no to Civil War tego nie oferuje. Oferuje za to niesamowitą nieprzewidywalność na poziomie fabuły otaczającej naszych bohaterów. Bohaterów, którzy mają tutaj funkcję szkiełka. Są dziennikarzami, reporterami, pisarzami, którzy mają zaprezentować rzeczywistość. Rzeczywistość, i tu zaczyna się kwestia etyki dziennikarskiej, z własnej perspektywy, nie obstając po żadnej ze stron. Przynajmniej tak utrzymują, ale żeby towarzyszyć danej stronie, no to trochę po której stronie muszą być. Więc głównym tematem filmu Civil War jest właśnie etyka dziennikarska, jest zaprezentowanie tego, jak dziennikarze, kim właściwie są dziennikarze, czy tylko szkiełkiem, czy etyka dziennikarska w ogóle ma rację bytu w takich warunkach, w warunkach wojennych. Właśnie takie tematy są tutaj wyciągane na tapet, na powierzchnię. I dlatego uważam, że jest w tym sporo celowości, że każdy zakręt może zwiastować śmierć, że to nie chodzi o to, że bohaterowie mają być zniuansowani, tylko zniuansowana jest rzeczywistość, rzeczywistość chaotyczna, rzeczywistość, która jest przeplatana najróżniejszymi przedziwnymi momentami. Pojawi się miasteczko żywcem wyjęte ze świąt Bożego Narodzenia, nawet muzyczka świąteczna będzie gdzieś tam przygrywać tej tragedii. Pojawi się kolejne już miasto, miasto jakby poza czasem, jak Jessie słusznie zauważa, miasto ze strefy mroku, bo wszyscy mają efekt wyparcia, wszyscy wypierają to, co dzieje się dookoła, starają się być poza tym
i żyją normalnym życiem, życiem takim jak kiedyś, poza tym, że na dachach nadal są snajperzy, ale to przecież tylko elementy zapobiegawcze, obronne, oni od wojny stronią. Więc tam jest ten element nieprzewidywalności, a nie w samych bohaterach, bohaterach, którzy są właśnie tym szkiełkiem. To oni mają dostarczyć ludzkości wgląd do świata z pierwszej linii frontu, w ogóle z pierwszych linii frontu. To oni mają być kimś, kto dostarcza te wydarzenia, dostarcza informacje, a nie sami sobą reprezentować jakieś figury, wzory, ale to też nie oznacza, że ci bohaterowie, którzy są szkiełkiem, oni są wypruci z emocji, bo to bynajmniej tak tutaj nie działa. Tych emocji towarzyszących naszym bohaterom jest cała masa, bo Jessie nie będzie chciała chwycić za aparat, gdy zobaczy skatowanych wisielców, będzie po prostu w wielkim szoku, co jak najbardziej normalne. Ma jakieś 23 lata i to jej pierwsze poważne zderzenie z wojną, a chce zostać korespondentką wojenną. Dla Lee to chleb powszedni, trzeba powiedzieć. Chleb powszedni, który gdzieś tam brzęczy w jej głowie i to nie jest tak, że ona jest całkowicie wypruta z tych emocji, ona nie jest socjopatką, to wszystko do niej bardzo mocno trafia i gdzieś kiedyś będzie musiało znaleźć ujście, mimo że przyjmuje cały czas pozę tej twardej. Tej twardej, która chwyci za aparat w każdej sytuacji. Ale wszystko i wszyscy mają swoje granice. A jak już jestem przy tych granicach, to najlepsze są tutaj momenty niemego krzyku. Nie tego namacalnego, nie krzyku rozdzierającego nasze bębenki, tylko krzyku, którego nie słyszymy, a jednak tak bardzo go słyszymy. Krzyku, który zagłusza huk śmigieł helikopterów. Krzyku, które zagłuszają strzały. Albo krzyku, który zagłusza muzyka. Muzyka, która pozornie nie pasuje do tego, co dzieje się na ekranie, a jednak jest ważnym elementem. Jest ważnym elementem, który pokazuje, jak fotoreporterzy, jak w ogóle prasa radzi sobie w takich warunkach, jak stara się okiełznać tę rzeczywistość, nie ją racjonalizować, jak stara się zachować zdrowy rozsądek w takich trudnych momentach. I właśnie to jest zaprezentowane na ekranie dzięki muzyce, dzięki kadrom, dzięki ciszy również. I to jest też bardzo ciekawe, mamy do czynienia z filmem wojennym, ale jeżeli usłyszycie strzały, to będą to właściwie dwie sytuacje. Będzie to przemożna cisza, strzałami, które pojawią się w momentach, w których się nie spodziewacie. Myślicie, że już te strzały powinny być, ale one będą później i spowodują po prostu, że podskoczycie w fotelu kinowym, czy też na kanapie, gdy będziecie oglądać ten film już na streamingu, ale ja szczerze polecam wybrać się do kina. Albo będzie przesyt tych strzałów, będzie samo epicentrum tej zawieruchy i będziecie towarzyszyć bohaterom właśnie w tej zawierusze. Wtedy bębenki Wam będą pękać od tych strzałów. Więc mamy tylko dwie skrajności. Albo nagle, albo ciągle. Częściej będzie tutaj po prostu cicho. Ciszę będzie przerywało jedynie unoszenie lustra w aparacie fotograficznym. Wtedy ta cisza będzie przerywana i w ogóle ten film imituje aparat fotograficzny. Imituje w tym, że przed wyzwoleniem jest ta cisza, ale to nawet nie jest to. Przed wyzwoleniem nie oddychamy. Ja miałam tak robiąc zdjęcia, oczywiście nie były takie skrajne momenty, ale na kilka sekund wstrzymywałam oddech, żeby nic nie zadrżało. I właśnie tutaj jest to świetnie imitowane właśnie przed tym, zaraz przed tym, jak lustro aparatu zostanie uniesione, że to nie jest zwyczajna cisza. To jest cisza bez tlenu, to jest cisza bez oddechu. To jest cisza, która powoli tych ludzi zabija, tych reporterów i dlatego później muszą odreagować. Odreagować alkoholem, odreagować muzyką. I Civil War jest świetny w tych momentach, gdy mamy do czynienia ze sceną tragiczną, gdy jedna grupa zabiera drugą na rozstrzelanie, zabiera jeńców, ale nie po to, żeby gdzieś ich oddać, przetrzymać, tylko żeby od razu ich rozstrzelać. I mamy prezentację bohaterów naszej historii, między innymi Joela, który gdzieś tam śmieje się od ucha do ucha z innym fotoreporterem, rozmawia, rozbawiony, jakby w ogóle był poza tą rzeczywistością. Ale to nie jest tak, że on jest wyzuty z emocji, to nie jest tak, że on jest socjopatą. On trochę jest socjopatą, ale trochę musi być socjopatą, żeby wykonywać ten zawód, żeby nie oszaleć na miejscu, żeby nie być w ciągłym szoku. I dlatego alkohol, dlatego ta muzyka, która
imituje zagłuszanie myśli fotoreporterów i nie tylko, w ogóle całej prasy. Bo to bynajmniej nie jest znieczulica na krzywdę tak po prostu, tylko mechanizm obronny, jaki musieli wypracować, żeby w ogóle wykonywać ten zawód i z tego po prostu ani rusz. Idzie za tym ciemna strona medalu, druga strona, ale bardzo mroczna, która przykleja się właśnie głównie do Joela. Joela, który jest motywowany do działania adrenaliną, chorą adrenaliną, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, jest motywowany do działania tym dreszczykiem emocji, tym życiem na krawędzi, tym balansowaniem na krawędzi życia i śmierci. On chce się udać w dane miejsce, on chce to zobaczyć, on chce poczuć oddech śmierci na karku i nie potrafi już chyba inaczej funkcjonować. Ta praca go aż tak bardzo pochłonęła, on jest tą pracą, on stał się tym szkiełkiem, on jest motywowany adrenaliną i trochę chyba przekroczył tę granicę. I właśnie o tym jest Civil War, o przekraczaniu tej granicy etyki dziennikarskiej, gdzie kończy się dostarczanie informacji, a zaczyna się szukanie tej adrenaliny non-stop. Gdzie jest etyka dziennikarska w takim świecie? Świecie bezprawia, świecie chaosu, świecie, gdzie najpierw się strzela, a dopiero później pyta, jeśli w ogóle się pyta. Gdzie jest miejsce na taką etykę dziennikarską? Takie pytania wypływają, wylewają się z tej produkcji. Nie tylko dźwięk, ale i praca kamery bardzo dobitnie zarysowuje ten kontekst i te tematy, o których wcześniej wspominałam, te pytania. I cały czas siedzi mi w głowie ta scena z trailera nowego Jokera, Jokera 2, tego musicalu, która jest bardzo chwalona w internecie za to, jak w jednym ujęciu można przejść między głębiami ostrości, że jest na jedną płaszczyznę ostrość, potem na kolejną, potem Phoenix przesuwa tę głowę. I ogólnie spoko, że ta scena jest tak chwalona, bo faktycznie to nie jest proste, żeby przesuwać tak głębie ostrości w jednym ujęciu bez cięcia, ale skoro ta scena jest tak chwalona, to wydaje mi się, że pod względem technicznym Civil War powinien w ogóle być wyciągany na świeczniki, bo to kawał dobrej produkcji właśnie jeżeli chodzi o pracę operatorską. I tak samo mam w głowie jak tego Jokera pierwsze sceny tego filmu, pierwsze sceny, gdy wszystko jest rozmyte i powoli w tę głębię ostrości, ale delikatnie, nie za dużo tej głębi ostrości, wchodzi prezydent. Prezydent, który wkracza w to światło, wkracza w tę ostrość, żeby przećwiczyć swoją mowę. I to jest jeden moment, a drugi moment, gdy Lee ogląda tę jego mowę, to jego przemówienie i twarz prezydenta odbija się w obiektywie, w szkle obiektywu. I to jest bardzo znamienne właśnie w tej produkcji, że oni są tym szkiełkiem i że ten film jest takim aparatem fotograficznym i imituje ten aparat fotograficzny właśnie ten moment, gdy robione jest zdjęcie i ta klatka pochwyca rzeczywistość i dostajemy to też na ekranie prezentację tego zdjęcia i prezentację tej rzeczywistości. Też różnej rzeczywistości. To nie jest tak, że mamy przeniesienie tej rzeczywistości jeden do jednego, bo w kadrze nie wszystko się zmieści. Dzięki temu wchodzimy w głowy fotoreporterów, głowy zagłuszone muzyką, głowy zagłuszone alkoholem, żeby w ogóle przetrwać. Cały czas mówię fotoreporterów, bo cały czas myślę o Lee, przede wszystkim o Lee i o Jessie, bo one tak naprawdę dla mnie są głównymi bohaterkami tej historii, tego filmu. Joel też jest bardzo ważny, ale myślę o fotoreporterach, bo one wychodzą, żeby robić to zdjęcia, wychodzą przed szereg, wychylają się w sytuacjach, gdy mogą dostać w każdej chwili kulkę. I będąc przy tej perspektywie, przy tym przeniesieniu jeden do jednego, przenoszeniu jeden do jednego tego, co dzieje się na froncie, nie sposób nie wspomnieć o małych wydarzeniach, które tkają tę produkcję, bo jeśli bohaterowie są tylko szkiełkiem, a emocje są poza, to trzeba powiedzieć o wydarzeniach towarzyszących i tutaj przede wszystkim o zmianie perspektywy w scenie, gdzie świetny Jesse Plemons wciela się w bohatera, który reprezentuje te uczucia i ten chaos, bo on wypytuje, skąd oni są, do jakiej partii przynależą, przynależeliby, za kim są, a tak naprawdę guzik go to obchodzi, strzela do wszystkich i to jest tutaj najważniejsze. Ale tam właśnie zmienia się perspektywa. Perspektywa rzut z góry i kto oglądał ten film, to wie o czym mówię i wie również, jak bardzo traumatyczna jest ta scena i dla bohaterki, i dla odbiorcy. I wtedy ta perspektywa się zmienia. Oni już chyba nie są tak do końca szkiełkiem, bo ta wojna wdziera się w nich i przenika ich do głębi.
Też bardzo podobał mi się detal, prezentacja szczegółów tej produkcji. Gdy nie mamy szerokiego kadru, tylko wchodzimy właśnie w bardzo małą głębię ostrości, tego jest tutaj całkiem sporo właśnie jak w tym pierwszym kadrze, gdzie ten prezydent jest właściwie tylko muśnięty tą ostrością. I tego jest tutaj więcej, na przykład gdy Lee leży w trawie i strzelają dookoła i w każdej chwili może dostać kulka, ale mam taki moment rozprężenia i ostrość schodzi na kwiaty, polne kwiaty, jakieś przypadkowe i ona mogłaby odpłynąć, ona mogłaby zasnąć, ona mogłaby się ukoić właśnie tym widokiem, ale to jest tylko wycinek. Dookoła dzieją się straszne dantejskie sceny. Mamy w tym samym kadrze, właściwie w tej samej sekwencji scennej, w tym samym kadrze, zbliżenie na dwóch snajperów. Jeden ma kolorowe włosy, a drugi pomalowane na różne kolory paznokcie, obdarte paznokcie. I z takich detali składa się właśnie Civil War. I właśnie oni mówią o tym, że przecież to tamten zaczął do nas strzelać, a tamten sobie myśli, przecież to oni zaczęli do mnie strzelać, żeby wykurzyć mnie z domu. Nikogo nie obchodzi, po jakiej stronie, z jakiego frontu. Po prostu do siebie strzelają. Bardzo mocna jest również scena z sukienką w tym miasteczku rodem ze Strefy Mroku, gdy Lee po raz pierwszy od dawna przymierza sukienkę i mówi, że już nie pamięta takich czasów, że w ogóle teraz rzeczywistość jest zupełnie inna, że to aż nie pasuje. Sasami odpowiada, że to są jedyne czasy, jakie on w ogóle pamięta. Jedyne słuszne czasy. To nie jest tak, że te czasy wojny domowej to jest norma. No nie, to nie powinno być norma. Normą powinno być to, o czym mówisz sami, ale normą stały się te czasy, ten chaos, te zbrodnie, te dantejskie sceny. No i wreszcie, ostatnia scena, ostatnie słowa, ostatnie spojrzenie na etykę dziennikarską i film się urywa, film się kończy, nie ma momentu na oddech, cały czas wstrzymujemy ten oddech, cały czas to zdjęcie jest wykonywane, więc my cały czas wstrzymujemy ten oddech. Nie ma oczyszczenia, nie ma katarzis i w takim stanie właśnie wychodzimy z kina. W stanie traumy, w stanie boleści, w stanie tego, że nieważne co się wydarzy później, to nie będzie nic dobrego. Bo Civil War trzymał mnie na krawędzi fotela przez cały seans. Od samego początku do samego końca. Stan napięcia cały czas na bardzo wysokim poziomie. Nie schodził w ogóle poniżej tego poziomu. Nie czuję żadnego oczyszczenia i niechętnie wrócę do tego filmu. Chociaż uważam, że warto go obejrzeć. Uważam, że trzeba na niego po prostu iść do kina. Lepiej ogląda się go w kinie. Lepiej się ogląda go w kinie niż na streamingach. Właśnie ze względu na te nagłe strzały albo na ciągłe strzały. Jest to bardzo wartościowe kino, ale kino nie do powtórnego seansu tak od razu, bo niesie ze sobą niesamowity ładunek emocjonalny i jest to kino niejednoznaczne, więc spodziewam się, że opinie będą bardzo różne, bo jeżeli przyjmiecie, że to jest prezentacja reporterów, prasy i oni są tym szkiełkiem i dlatego fabularnie jest tak, a nie inaczej, to wydaje mi się, że ta produkcja Was wciągnie. A jeżeli chcielibyście bardziej zniuansowanych bohaterów, no to nie ten adres i możecie się po prostu rozczarować, bo Civil War stoi przede wszystkim emocjami. Nie ma tu dobrej strony, nikt nie przewidział tutaj dobrej strony i nieważne jest tak naprawdę kto co walczy, kto z kim przystaje, bo wszyscy ze sobą walczą, wszyscy pogrążyli się w tym samym chaosie i uosobieniem tych sprzecznych emocji, w ogóle emocji jest to jak Kirsten Dunst, która moim zdaniem jest fenomenalna na ekranie, która uosabia to wszystko, co rozdziera bohaterów, każdego po kolei, samego Joela czy Jessie, to w niej wszystko jest. To jest na początku tylko takim płomykiem, ale później rozpala ją od środka, jest potężny ogień, ogień, który ją po prostu trawi od środka, początkowo delikatnie, ale już na tym etapie bardzo, bardzo mocno. Bo Kirsten Dunst uosabia te tłamszone w środku emocje, które nie znajdują ujścia, tak samo jak my nie znajdujemy oczyszczenia, bo to napięcie nie schodzi właśnie po finale tego filmu. Filmu, do którego gorąco zachęcam, gorąco polecam tę produkcję, ale jest to kawał kina z wysokim ładunkiem emocjonalnym, więc musicie się na to nastawić. I z tą myślą Was zostawiam, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią na temat tej produkcji, jeżeli już ją oglądaliście, dajcie znać w ogóle, jeżeli nie oglądaliście, czy planujecie ją oglądać. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.